Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj mamy tylko jeden temat, bo pewnie wiele z Was już zauważyło jakiś czas temu, że z kalendarza PZKOL-u zniknęło miejsce rozgrywania Mistrzostw Polski w cross country. No i to na pewno był jakiś tam problem, bo no, brak Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim to kurczę słaba opcja. No ale na szczęście znalazła się ekipa, która chciałaby zrobić takie Mistrzostwa Polski, bo w sumie to PZKOL raczej nie miałby na to żadnych środków finansowych. Tak mi się wydaje, może jest inaczej, ale pewnie by nie miał. No i do PZKOL-u zgłosiła się ekipa z Mazur. Mazury MTB pod przewodnictwem Arkadiusza cały. Arek organizuje wyścigi Milko Mazury MTB w tym sezonie. Tam są też towarzyszące imprezy takie jak Streeder Cup, jak Nickelodeon Race dla dzieciaków. No i dzieje się tam dosyć sporo ciekawych rzeczy na tych wyścigach, bo trasy są i trudne fizyczne, i trudne dosyć technicznie też są trudne. No i dzisiaj możemy sobie już oficjalnie powiedzieć, że Mistrzostwa Polski w cross country odbędą się właśnie na Mazurach, a dokładniej w Mrągowie. I termin się nie zmienia, bo to będzie od 20 do 22 lipca. Wyścigi te będą bardzo atrakcyjne dla kibiców, ale o tym jeszcze nie chciałbym za dużo mówić, bo chciałbym też, żeby no jednak organizator się wypowiedział pierwszy na temat trasy, na temat możliwości oglądania tego wyścigu, które no wiem z pewnych źródeł, że będą całkiem ciekawe. No ale cóż, trzeba sobie zaplanować już ten wyjazd na Mazury, także szykujcie się, żeby dojechać nad jeziora do Mrągowa. Ja bym chciał jeszcze przy okazji powiedzieć coś, o co prosił mnie Arek i co jest bardzo zrozumiałe, bo cała ta impreza, cały ten weekend wyścigowy nie odbyłby się bez strategicznych sponsorów. A tymi strategicznymi sponsorami w przypadku Mistrzostw Polski będzie firma Mlekpol i hotel Mergury Mrągowo. Także no, dzięki tym dwóm firmom udało się zebrać odpowiedni budżet, żeby zorganizować te Mistrzostwa Polski. Także dzięki tym dwóm firmom uda się te mistrzostwa rozegrać. No i oczywiście też dzięki zaangażowaniu i ogromnemu wkładowi pracy, jaką będzie musiała ekipa organizacyjna na pewno wykonać. W zeszłym roku mistrzostwa były w Warszawie i była bardzo atrakcyjna trasa, dlatego myślę, że na Mazurach może być nawet fajniejsza trasa, bo tereny tam są bardzo ciekawe. No dlatego może być naprawdę ciekawy wyścig. Jak to będzie? No dowiemy się oczywiście w lipcu, a na pewno w międzyczasie będziemy Was jeszcze informować o pewnych różnych smaczkach i rzeczach dotyczących organizacji tych Mistrzostw Polski właśnie w Mrągowie. Na dzisiaj to już wszystko, to jest ten jeden, ale za to bardzo ważny news. Widzimy się oczywiście w poniedziałek, a tymczasem do zobaczenia. Cześć!